Od piątku do niedzieli na tarnogórskim rynku znów gościły food trucki. Ponad 20 samochodów wypełnionych po brzegi jedzeniem przyjechało do miasta Gwarków i jak to zwykle bywa przy takiej okazji, od razu kupiło serca degustatorów. Bardzo fajnie, coś zupełnie innego u nas w mieście. Inne zupełnie rzeczy. No może tutaj jest pizza, ale oprócz tego te burgery, te chińskie dania hinduskie. Także polecam. Bardzo fajna inicjatywa. Bardzo fajny pomysł. Jesteśmy pierwszy raz na takim czymś. Wybieraliśmy się już wcześniej i bardzo fajnie. Dużo jest hamburgerów, ale nie ma tak źle. Różne smaki i różne zapachy unosiły się w powietrzu przez cały weekend. Kuchnia żydowska. Może nie jest dietetyczne, bo jest, myślę, kaloryczne, bo robione na smalcu, z wątróbki, gęsie, z gęsiny przede wszystkim. No i do tego kasza. No pychota, i nie mamy pychota. Tego na co dzień. I nie ma tego na co dzień. Była też kuchnia belgijska z dominującym produktem, czyli najlepszą w regionie frytką. Nie zabrakło też przysmaków kuchni włoskich, oczywiście z pizzą na czele. Pośród przyjezdnych nie zabrakło też debiutanta, food trucka o nazwie Ancymon z różnego rodzaju naleśnikami. Jesteśmy jakby nowi na rynku, wchodzimy, to jest nasza pierwsza impreza. Jakby musimy trochę popracować, żeby ludzie jakby przekonali się do naszego produktu i tak dalej, musimy zdobyć rzesze ludzi, bo generalnie ludzie przychodzą tutaj, już jakby znają te food trucki, my dopiero jakby wchodzimy. Dla smakoszy deserów też spory wybór. Serca kupujących podbiły lody tajskie. Mamy cukiereczki Milky Way, Snickersa i ciasteczka Oreo. Naprawdę trzeba spróbować. Zjazd food trucków to cykliczna impreza, jaką organizuje Urząd Miasta w Tarnowskich Górach oraz Food Truck Attack. 26 samochodów na tarnogórskim rynku zawitało. Jak widzimy, pogoda nam dzisiaj dopisała. Mimo złej aury zimowej mamy, na całe szczęście deszcz nie pada. Kosztujemy różnego rodzaju potraw. Następny zlot food trucków na jesień. Zapraszamy. Kwietniowy zjazd food trucków zgromadził na tarnogórskim rynku wielu smakoszy. Przez 3 dni z usług słynnej kuchni na kołach skorzystało mnóstwo degustatorów dobrego jedzenia.